Witajcie, chwała Bogu. Po raz kolejny jestem u Was i bardzo się cieszę, że mogę być w Tarnowskich Górach. No jesteście niesamowici, naprawdę wszystkie osoby, jak tutaj jesteście niesamowici. Bogu dziękuję za to i cieszę się też, Mateusz, że możemy tutaj być, w tym miejscu razem. Musieliśmy przejechać 370 km, żeby to przeżyć, to co przeżyliśmy. Co ty przeżyłeś, więc Bogu niech będzie chwała za to. Amen. Dzisiejszy temat kazania, pycha czy pewność zbawienia, jak to odróżnić. Wiecie, jest to bardzo też osobiste kazanie, ponieważ jedna i druga rzecz mnie dotyczyła i w pewnym momencie nawet to wypłynęło trochę poza moją skromną osobę, bo okazało się, że niektórzy też uważali, że trochę więcej mam pychy w sobie niż pokory chociażby, jeżeli chodzi o sprawy związane z Bogiem. Ale to dojdę do tego w trakcie. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli od wersetów, które Słowo Boże przedstawia na temat pychy. Wypisałem sobie cztery. Pierwszy werset to jest Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 12 werset. I przeczytamy tam, że Jezus powiedział, że kto się będzie wywyższał, zostanie poniżony, a kto się będzie uniżał, zostanie wywyższony. Przeskoczmy do listu Jakuba. List Jakuba, jest to 4 rozdział, 6 werset. Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. No i przypowieści Salomona, które też dużo mówią o tym, jaka powinna być postawa człowieka wierzącego, czego powinien człowiek wierzący unikać. No i mamy tam 18 rozdział, 12 werset. Serce ludzkie jest wyniosłe przed upadkiem, ale prawdziwą chwałę poprzedza pokora. I jeszcze z 11 rozdziału, 2 werset. Przyszła pycha, przyjdzie hańba. Mądrość zaś mieszka u skromnych. No właśnie, pycha. Co to jest pycha? Wujek Google przedstawia, że jest 208 synonimów tego słowa. Pod pychę podciąga się pewność siebie. Pod pychę podciąga się narcyzm, wyniosłość, szukanie swojej chwały. I tak można byłoby wymieniać i wymieniać. Chciwość, chełpliwość, jak chełpienie się samym sobą. Natomiast jeżeli chodzi o Biblię, takim największym przykładem pychy, no to wiadomo, jest postać diabła, Lucyfera, który, jak przeczytamy w Księdze Izajasza, 14 rozdział, 12-15, o jakże spadłeś z nieba, ty blasku, synu jutrzenki. Ścięty ległeś na ziemi, ty pogromco narodów. A mawiałeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa, wzniosę swój tron ponad gwiazdy Boga i zasiądę na górze narad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrówną się z najwyższym. Tymczasem zostałeś strącony do świata umarłych i to w najgłębsze zakamarki przepaści. Jeszcze w Księdze Ezechiela możemy przeczytać, do czego doprowadza pycha. 28 rozdział i 17 werset. Twoje piękno uczyniło Twe serce wyniosłym. Jak dobrze znamy historię, Lucyfer źle skończył. On się zbuntował przeciwko Bogu. Chciał być taki jak Bóg. I taka postawa, jak dobrze wiemy, Bogu się nie podoba. Pycha, buta, jest w Biblii skierowana przeciwko Bogu. Jest to oddzielanie Boga z należnej chwały i przypisywanie sobie pewnych oznak, które są tylko i wyłącznie przeznaczone dla Boga. Tak? Tylko Bóg ma dostęp do pewnych cech, do których my nigdy nie będziemy mieli dostępu, ponieważ jesteśmy Jego stworzeniem. To nie my stworzyliśmy Boga, tylko Jezus nas stworzył. A wiele osób, tak czasami mi się wydaje, zapomina o tym, bo myślą, że mogą rozkazywać Bogu,
że mogą okazywać łaskę Bogu, że oni przychodzą do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Jest to też, jak wspomniałem, przywłaszczanie sobie Jego chwały, ale też po to, aby podobać się innym ludziom. Nie podobać się Bogu, nie czynić wszystkiego, aby podobać się Bogu, tylko podobać się innym ludziom. Tak, bo jeżeli coś powiem złego drugiej osobie, to ta druga osoba się obrazi na mnie, no to ja nie mogę tego powiedzieć, nie mogę powiedzieć tej osobie prawdy, bo ona się na mnie obrazi, nie będzie ze mną utrzymywała kontaktu. Powiem ci tak, jeżeli ta dana osoba obrazi się na ciebie z racji tego, że powiedziałeś jej prawdę, to zerwij tą relację i skup się na Bogu. Dopóki ta osoba nie upamięta się. Jest to właśnie też udawanie siebie, udawanie kogoś innego, niż jest się naprawdę. Tak? Jest to przedstawianie swojej osoby jako kogoś, nie wiem, lepszego, wyższego od pozostałych ludzi, którzy mnie otaczają, którzy otaczają ciebie. I o tym też z tym miałem duży problem, ale to tak jak powiedziałem, jeszcze dojdę do tego momentu. I czy straszne jest to, że wiele osób podających się za osoby wierzące zapomina o tym, komu tak naprawdę należy oddawać chwałę, komu należy się przypodobywać, czy zapominają, za kim mają pójść. Wiele osób idzie za światem. Wielu osobom podoba się to, co świeckie, ale zapominają o tym, po co tak naprawdę przychodzimy do kościoła. Czy mamy się podobać innym ludziom? Czy mamy podobać się przede wszystkim Bogu? Czy nasze serce ma być pełne świata? Czy ma być sercem pełnym miłości do Boga, miłości do bliźniego, miłości do brata? I pychę można przedstawić na różne sposoby. Tak? Ja zacznę od mojej skromnej osoby, bo tak po prawdzie mógłbym powiedzieć, takim przykładem pychy jest to, że mógłbym powiedzieć, że to ja sam zapracowałem na swoje zbawienie. Że to ja sam oczyściłem siebie z grzechów, bo okazałem łaskę Bogu, że Go wybrałem. Mówię, dobrze Boże, ja sobie nie radzę, to ja teraz łaskawie przyjmuję Twoją rękę, którą do mnie wyciągnąłeś i uznaję Twoją ofiarę na krzyżu z łaski, tak? No to teraz będę chrześcijaninem. To jest podejście pysznego człowieka. Bo to tak po prawdzie, to Bóg okazał mi łaskę, to On do mnie wyciągnął rękę. Moją jedyną rzeczą, którą mogłem zrobić, to było uchwycenie się tego. Ponieważ ja sam z siebie, jedyne co mogłem zrobić, to ugryzę się w język. Nic z siebie nie mogłem zrobić. I kolejną taką rzeczą, którą można byłoby się chełpić, którą ja na przykład mógłbym się chełpić, jest to, że tutaj stoję przed wami. Mógłbym powiedzieć, że to jest wszystko moja zasługa. Tak, że to ja odnalazłem Boga, że to ja odnalazłem prawdę w Bożym Słowie, że to ja zadzwoniłem do pastora, że to ja tak mu nagadałem, że on uwierzył w to, że ja jestem naprawdę takim super człowiekiem, no to niech on tu przyjedzie i niech on się podzieli tym Bożym Słowem. Tak? I że to ja, że to ja, że to ja. Ale dobrze wiem, że to wszystko jest Bożą zasługą. Dobrze wiem, że to najpierw Bóg pobudził moje serce do tego, abym padł na kolana. To Bóg złamał moje kolano, abym w pokorze przyszedł do Niego i prosił o przebaczenie za moje stare życie. To Bóg wlał w moje serce pragnienie poznania tego, co jest napisane w Bożym Słowie. To On sprawił, że zrozumiałem, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu. Że nie to ja umarłem na krzyżu, żeby siebie zbawić, tylko że to On w swojej miłości, którą do mnie pokazał, umarł za mnie. I to była, ja dobrze wiem, że to była Jego wola względem mojego życia. I przyznam się wam szczerze, rok temu, prawie już rok temu, nie zakładałem, że ja w Tarnowskich Górach postawię nogę. Co najwyżej, że to będzie trasa przelotowa, autostrady tu nie ma, ale tą drogą krajową, tak jak będę gdzieś jechał w zupełnie inne miejsce. Nie zakładałem, że tutaj na Strzeleckiej będę z wami radował się obecnością Ducha Świętego,
że razem z wami będę uwielbiał Boga. I to wszystko tylko i wyłącznie mógł zaplanować Bóg. I to Bóg zaplanował. Jaki ma dalszy plan, nie wiem, ale na pewno pójdę za tym, co on będzie miał dla mnie. Tak? Bo człowiek, który jest pyszny, on będzie próbował sam wszystko robić na własną rękę. A tutaj niech Bóg działa. Nauczyłem się żyć tym, że Bóg ma działać w moim życiu, a ja mam po prostu odsunąć się na bok, niech on działa. I wiecie, naprawdę, gdybym twierdził, że ja tutaj stoję z własnej woli, z własnego powodu, że ja tak postanowiłem, że ja przyjadę do Tarnowskich Gór, to byłbym głupim człowiekiem, byłbym idiotą. Każdy człowiek, który uważa, że sam z siebie coś zrobił, jest idiotą. Każdy człowiek wierzący, bo wszystko jest zaplanowane przez Boga. Wszystko, co się dzieje w twoim życiu, Bóg planuje. I gdybym ja tak powiedział, że to był mój plan na to, że ja tu przyjadę, to nie tylko byłbym głupcem, ale też bym obraził Boga. Bo ja dobrze wiem, że to Bóg zaplanował. Ja 15 lat temu, kiedy się nawracałem, nie zakładałem, że ja będę mieszkał w Zielonej Górze, że będę przyjeżdżał do Tarnowskich Gór na nabożeństwa. Ja planowałem siedzieć w ławce w Warszawie. Być ławnikiem. Nic więcej nie planowałem. Dla mnie osoba, która stoi i dzieli się Słowem Bożym z ludźmi w kościele, to była dla mnie osoba, która musi mieć niesamowicie wyuczona, musi mieć wysokie mniemanie o sobie też. Takie miałem myślenie, że musi skończyć 10 tysięcy studiów, przeczytać Biblię najlepiej 58 przekładów po 10 razy i dopiero wtedy będzie ona potrafiła stanąć przed ludźmi i dzielić się Bożym Słowem. Na szczęście Bóg bardzo pokazał mi, jak ja się mylę. Jak moje myślenie jest płytkie, bo to tylko i wyłącznie Boża jest zasługa, że to On wlał w moje serce ten żar poznania Jego Słowa. Bo gdyby On nie zaingerował w moje życie, dalej bym sobie siedział w ławce i uważał, że jestem zbawionym człowiekiem. Dalej bym sobie żył teoretycznie po świecku, nic nie robił dla brata, dla siostry, nie modliłbym się o brata, nie modliłbym się o siostrę i dalej bym myślał, że jestem człowiekiem zbawionym. Bo ja jestem święty, bo ja chodzę do kościoła, bo ja przyjdę na nabożeństwo, pomacham ręką, pośpiewam, posłucham, jak gra grupa uwielbieniowa, a gra dobrze. I bym myślał, że wszystko jest dobrze. Ale Bóg mi pokazał w pewnym momencie, że nie jest dobrze z tobą, człowieku, i że ty idziesz poprzez swoje myślenie, poprzez to pyszne myślenie, drogą, szeroką drogą do zatracenia. I kiedy zrozumiałem to, jak ważne jest, abym padł na kolana, kiedy zrozumiałem, że bez Boga nie jestem w stanie nic zrobić, kiedy prosiłem Go o przebaczenie za moje stare życie, spadł ze mnie niesamowicie wielki kamień. Poczułem się uwolniony. Bo na samym początku, kiedy poznałem Boga i chodziłem do kościoła, to tak po prawdzie zmieniłem szyld z katolika na protestanta. Moje serce zupełnie się nie zmieniło. Wręcz przeciwnie. W moje serce wdarła się pycha, ponieważ tak ja zacząłem uważać, że ja chodzę do wspaniałego kościoła, w którym nie ma obrazów, w którym nie ma kultu maryjnego, w którym nie ma kultu świętych. I mówię, wow, ale jestem świętym człowiekiem. A ci katolicy, to oni tam brną w tym bagnie i brną. Ja żyłem w przeświadczeniu, że jestem lepszym człowiekiem. Tylko i wyłącznie dlatego, że ja chodziłem do kościoła, który nie jest kościołem katolickim. I kiedy Bóg złamał to, to okazało się, że łzy leciały ciurkiem. Zrozumiałem, w jak wielkim błędzie żyłem i byłem jeden krok od tego, żeby jeszcze mocniej upaść, żeby pójść już w tą religijność.
A pysznić się można wieloma rzeczami. Nie tylko tym właśnie, że się chodzi do dobrego kościoła. Także czasem się pomodlę, że czasem przeczytam Słowo Boże. A mój brat katolik, tak, to nie chodzi w ogóle do kościoła, się chełpi tym, że jest człowiekiem wierzącym. Można pysznić się tym, że mamy nadmiar pieniędzy, że mamy jakiś, nie wiem, wspaniały apartament, że mamy piąty samochód, już zmieniliśmy w tym roku. Można pysznić się tym, że ma się urodę Leonardo DiCaprio na przykład. Tak? Ja dziękuję Bogu, że nie mam jego urody, bo pewnie skończyłbym w Atlantyku, trzymając się tratwy. Ja dziękuję Bogu za to, że dał mi takiego, jakim jestem. Tak? Mi akurat dał urodę Sylwestra Stallona, czyli krzywy nos. Może dlatego tutaj pastor mnie lubi. Ale to wiem tylko i wyłącznie, że Bóg znał moje serce. Tak? Wiedział, jak moje serce by zareagowało na to, gdybym był przystojnym człowiekiem. Tak? Chodziłbym wysoko, wysoko, wysoko w górach. Głowę miałbym wysoko, a Boga bym traktował tak jak tutaj często pastor mówi, jak godzina z lampy. Także potrę, Boże, ja potrzebuję to i to i to. A tak jak rozmawialiśmy wczoraj, też czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie traktują Boga jak bankomat. Tylko wypłać, 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 wypłać. I w pewnym momencie, kiedy podchodzą do bankomatu, pojawia się informacja, brak środków na koncie. No ale jak to? Ano tak, bo jak dobrze wiemy, jak funkcjonują banki, żeby coś można było wyciągnąć z bankomatu, trzeba coś wpłacić. A jeżeli chodzi o to, co mamy wpłacić, no to musimy nasze życie wpłacić do tego Bożego Banku. Aby wyciągnąć błogosławieństwa dla nas, to musimy to nasze życie wpłacić do tego Bożego Banku. Wtedy będziemy mogli podejść do tego stołu, do tego bankomatu, nacisnąć Enter, i wtedy nam wypadnie błogosławieństwo. Pomimo trudnych chwil, pomimo płaczu, pomimo łez, wyciągamy błogosławieństwa. Dlaczego? Bo wcześniej wpłaciliśmy nasze życie. Oddaliśmy Bogu nasze życie. To, co było dla nas najcenniejsze, to oddaliśmy Bogu. Moment, w którym Bóg mi pokazał, jak bardzo błądzę, jak bardzo jestem pysznym człowiekiem, to był moment, kiedy byłem w kościele, kiedy głośno się modliłem na środku, kiedy uważałem, że jestem super świętym człowiekiem, usłyszałem modlitwę jednej siostry. Ona zaczęła się modlić, powiedziała słowa: Boże, ja Ci dziękuję, że ja nie jestem jak ten celnik, że jak nie jestem jak ten pijak, który mieszka obok mnie. Ta modlitwa mnie zwaliła z nóg, bo tak po prawdzie ja zrozumiałem, że ja też bardzo często modliłem się w ten sposób wtedy. Boże, ja Ci dziękuję za to, że nie jestem takim pijakiem, że wyprowadziłeś mnie z tego i nie jestem taki jak ten mój kolega, który został dalej pijakiem. Ja Ci dziękuję, Boże, za to, że ja nie jestem takim cudzołożnikiem jak ten, jak tamten, że nie kradnę, że nie jestem złodziejem. I zrozumiałem w tym momencie, że do Boga jest mi bardzo daleko. Że ja jestem w znacznie gorszym stanie, jeżeli chodzi o mój stan duchowy, niż taka osoba, która przychodzi z pokorą do Boga i woła: Panie, ja nie jestem godzien wołać do Ciebie. Jestem jednym z najgorszych grzeszników. I wtedy zrozumiałem, że można być człowiekiem pełnym pychy, chodząc do kościoła, modląc się, być ochrzczonym w Duchu Świętym, a można być pysznym człowiekiem, do którego czeka tylko i wyłącznie jezioro ogniste. I to bolało. To bolało, kiedy ja zrozumiałem, w jak wielkim błędzie byłem, w jak wielkim zwiedzeniu żyłem, ponieważ nikt mi nie mówi, nie powiedział wcześniej, że nie o to chodzi. Że Ty masz nie wywyższać tego z siebie z powodu tego, że chodzisz do innego kościoła, że Ciebie Bóg wyrwał z alkoholizmu i już nie jesteś taki jak Twój kolega, który pozostał w tym wszystkim, tylko Ty masz modlić się o Niego. Ty masz się o Niego modlić, masz wołać do Boga, aby ten człowiek
zrozumiał, że to Bóg mnie wyrwał z alkoholizmu. Ja o tym zapominałem. Ja bardzo często wstydziłem się mówić o Bogu. Wiecie, dla mnie to był taki temat tabu. Tak? Moi rodzice też jak usłyszeli, że ja poszedłem do innego kościoła, zacząłem chodzić do innego kościoła, to dla nich to też była wstydliwa część. Wstydzili się o tym mówić, że to ich syn poszedł do kościoła protestanckiego, że on już nie jest katolikiem. I tak po prawdzie przez długie 10 lat to ja tak starałem się unikać tego mówienia, że ja żyję z Bogiem, że ja czytam Słowo Boże. Bałem się. Bałem się, ale mimo tego w sercu uważałem się za lepszego człowieka od tej osoby, tak, od tego katolika, który modli się do tych świętych, do tych obrazów, tak, który idzie do kościoła na 45 minut i później zapomina o tym, że Bóg istnieje. Chwała Bogu, że On złamał moje serce. Że On wlał w moje serce zupełnie co innego, inną miłość do tych ludzi. Wiecie, kiedy właśnie wtedy padłem na kolana, zrozumiałem, że Bóg przebaczał mi, przebaczył mi wszystko. Przebaczył mi rzeczy, których tak po prawdzie ludzie ze świata do tej pory mogliby mi wypominać. Mogliby mi cały czas dłubać we mnie i przypominać, że no, słuchaj, a ty byłeś taki, a ty byłeś taki, a ty byłeś taki. Bóg mi pokazał, dla mnie nie jest ważne, co robiłeś kiedyś. Dla mnie jest ważne to, co będziesz robił teraz. A ja chcę, żebyś robił to, abyś czynił uczniami inne narody. Abyś proklamował moje królestwo. Abyś nie bał się powiedzieć, że Bóg mnie zbawił. Że Bóg zabrał ze mnie grzechy. Że Bóg wlał w moje życie, w moje serce nowe życie. I okazało się, że nie ma problemu, aby nie kłamać. Nie szukałem już wymówek, żeby z kimś nie poprzebywać, żeby nie pójść do kogoś, żeby nie pomóc w czymś. Bóg zabrał te wymówki. Bóg zabrał też chęć używania słów, które są niecenzuralne. Tak? Kiedyś klołem jak szewc. Co drugie słowo, co trzecie słowo, przecinek, kropka. Bóg zmienił to w jednej chwili. Moje słownictwo. To z Jego woli to było. Ja sam nic tutaj nie zrobiłem. On po prostu zamienił te słownictwo moje na takie, które będzie miłe dla drugiego człowieka. Też okazało się, że nie chcę pożądać rzeczy, które ma, powiedz, mój sąsiad. Bo jak Słowo Boże mówi, mamy skupić się na tym, co mamy. Tak? Jak apostoł Paweł, wystarczy ci mojej łaski. Nie potrzebujesz niczego więcej do życia. Moja łaska ci wystarczy. I od tamtego momentu wiem, że nic, co jest na tej ziemi dostępne, żadne skarby tego świata, nie wiem, jakaś kariera, cokolwiek, co jest dostępne na wyciągnięcie ręki, nie jest w stanie przebić tego, co ja otrzymałem od Jezusa. Dosłownie nic nie jest w stanie zabrać. Żadna kwota pieniędzy nie jest w stanie odciągnąć mnie od miłości Chrystusowej. Bo Jezus dał mi nowe życie. Zabrał grzech. Zapomniał o tym. Wlał pragnienie przebywania w Jego obecności. Tego za żadne pieniądze nie kupisz. Żyjąc po świecku, szukając możliwości sam na własną rękę, nie znajdziesz nigdy, a wyjdziesz z tego bardziej pokiereszowany, bardziej zraniony i obrażony na Boga. Chociaż tak naprawdę ja nie zasługiwałem na to, żeby On mi okazał tą łaskę. Ja nie zasługiwałem swoim grzesznym życiem na to, żeby On przyszedł do mnie i powiedział: Konrad, ja Ciebie chcę. Ja chcę dać Tobie nowe życie. Ja chcę z tego szamba Ciebie wyrywać do tych zielonych pastwisk. Ja chcę Ciebie swoją miłością, to bagno, które Cię otacza, ususzyć. Swoją krwią oczyszczę Ciebie z tego brudu, tego świata.
I wiecie, no, gdybym to wszystko sobie przypisywał, to tak jak wspomniałem wcześniej, byłbym głupcem. Byłbym głupim człowiekiem. A dobrze wiem, że to była tylko i wyłącznie Boża łaska, że On mnie wyciągnął z tego szamba, postawił mnie na zielonych pastwiskach i swoją drogocenną krwią obmył. Sam tego bym nie zrobił. Ja sam swoją krwią bym się nie zbawił. Tak, no i gdybym ja sam to zrobił, byłbym człowiekiem pełnym pychy. A jak dobrze wiemy, serce pełne pychy jest obrzydliwością dla Boga. Człowiek o sercu pełnym pychy jest dla Boga w jednym rzędzie stoi ze złodziejem, z kłamcą, z cudzołożnikiem. Jeżeli chełpisz się tym, że jesteś lepszy od drugiego człowieka, stoisz w tym samym miejscu, co ten drugi człowiek. A nawet w gorszym, bo ty uważasz, że poznałeś Boga. A wywyższasz się nad Boga. Natomiast człowiek pewny zbawienia, zupełnie inaczej będzie się zachowywał. On nie będzie myślał o tym, że on jest lepszy od drugiego człowieka. Nie, ponieważ no, nie będzie szukał nie da się wciągnąć w tą pułapkę diabła, w pułapkę wpadnięcia w pychę. Dlaczego? Bo to człowiekowi pewnemu zbawienia jest niepotrzebne do życia. No bo jeżeli jesteś pewny zbawienia, jeżeli wiesz, że Bóg ci wybaczył, to ty nie będziesz szukał czegoś innego, aby to pokazać innym ludziom. Patrz, jaki ja jestem wspaniały. Patrz, jaki ja jestem piękny. Bóg mnie wybrał, a ty sobie dalej siedzisz w bagnie. Powinieneś modlić się o tego człowieka. Złożyć swoje życie za tego człowieka, aby wyciągnąć go z tego bagna, abyś razem z nim później śpiewał, razem z innymi aniołami, pieśni chwały dla wspaniałego Boga. Prawda, Mateusz? No. Będziesz poświęcał czas na to, aby go wyciągnąć. Będziesz wołał do Boga na kolanach, aby ten człowiek wreszcie się ogarnął. Będziesz poświęcał czas dla najbliższych tylko po to, aby wołać za tą jedną owcę, aby ona stanęła na tych zielonych pastwiskach. Czasami to trwa, ile trwa. Czasami jest to 5-6 lat. Łez, trudów. Czasami można to zrobić na odległość. Dobrze wiem, że to oglądasz. Ja się Bogu dziękuję za to, co się wydarzyło w zeszłym roku, że przyjęłaś chrzest. To mi też pokazało, jak wspaniale jest walczyć o drugą osobę, aby ona stanęła na zielonych pastwiskach. I ja teraz dziękuję Bogu za to, że ja widzę te owoce w Twoim życiu, bo Ty teraz walczysz o kolejną osobę. To tylko i wyłącznie dzięki temu, że Bóg wcześniej wlał w moje serce pragnienie pomocy dla Ciebie. Wiecie, czasami tak jest, że Bóg wlewa w nasze serce chęć pomocy drugiej osobie. Czasami tą osobę możesz nie znać, możesz jej nie widzieć, ale Bóg wlewa w serce chęć pomocy tej osobie. Ty piszesz wtedy do tej osoby. Wysyłasz jej wersety. Modlisz się o tą osobę. Walczysz na kolanach, bo Bóg powiedział, walcz o nią. I człowiek pewny zbawienia, on będzie walczył, bo on wie, że Bóg prędzej czy później wysłucha tej modlitwy. Ja wiem, że Bóg wysłuchuje modlitw. Czasami czekam dłużej na to, aż ta modlitwa zostanie wysłuchana, ale wiem też dlatego, że to nie był odpowiedni czas na to, żeby ona się wcześniej ziściła. Czasami tak jest, że modlimy się, nie ma odpowiedzi, a w pewnym momencie trzask. I odpowiedź jest. I człowiek pewny zbawienia, tak jak tutaj w środę pastor mówił, nie będzie bał się doświadczeń.
nie będzie bał się doświadczeń płynących od Boga. On będzie pragnął tego, aby być wypalany. Człowiek pewny zbawienia, on będzie pragnął tego, aby poprzez swoje życie pokazywać innym, że Bóg działa w moim życiu. Pomimo łez, pomimo trudów, pomimo problemów, on będzie walczył. Ale dlatego, że on jest pewny, że za nim idzie Bóg, że Bóg go zbawił, że Bóg go prowadzi. Bo tak jak możemy przeczytać w pierwszym liście świętego Piotra, człowiek musi się ukorzyć pod mocną ręką Boga, aby w odpowiednim czasie Bóg go wywyższył. Jeżeli ty będziesz ciągle walczył z Bogiem, ciągle ten twój kark będzie sztywny i twardy i będziesz opierał się przed tym, żeby paść przed Bogiem na kolana, to ty będziesz ciągle połamany, będziesz ciągle chodził smutny. A kiedy się ukorzysz, w odpowiednim momencie Bóg ciebie postawi w zupełnie innym miejscu. Nagle się okaże, że jesteś w Tarnowskich Górach. Gdzie nie planowałeś tego? Bo myślałeś, że będziesz w Zielonej Górze albo będziesz w Warszawie. Ale musi ten twój kark po prostu być, że tak powiem brzydko, przetrącony przez Boga. Jak będziesz hardy, będzie ciebie to bolało. Bo wiecie, nie da się pewności zbudować tylko i wyłącznie na siedzeniu na krześle i na omijaniu doświadczeń. Wyobraźcie sobie plan zbawienia Boga, który jest w Jezusie Chrystusie. Że Jezus Chrystus w pewnym momencie postanawia, że ja nie pójdę na krzyż. Co to byłby za plan zbawienia dla człowieka, gdyby Jezus w pewnym momencie powiedział, wiecie co, to ja wracam do nieba, sami sobie dźwigajcie ten krzyż. Rób ta, co chce ta. Czy bylibyśmy zbawieni? Mielibyśmy tą pewność zbawienia? No nie. I człowiek wierzący musi przechodzić przez doświadczenia. Jest napisane, że nie ma ucznia nad mistrza. Jeżeli Jezus był bity, Jezus musiał cierpieć, przejść przez trudne chwile, człowiek wierzący też musi przez to przejść, aby uzyskać tą pewność zbawienia. I wtedy nie ma problemu, żeby obejrzeć Titanica, bo będzie wiedział, że to i tak nie zabierze mu zbawienia. Nie będzie miał problemu, żeby obejrzeć Rockiego, bo to też nie doprowadzi do tego, że on straci zbawienie. Tak? Bo ja kiedy miałem taki moment w życiu, że ja uważałem się za tak świętego człowieka, że ja wolałem nie oglądać żadnych filmów. Tylko Bóg, tylko Boże Słowo, tylko muzyka chrześcijańska. Nic poza tym. I w pewnym momencie tak się zafiksowałem, że jak obejrzałem jakiś film, to ja myślałem, że ja straciłem zbawienie. A tak nie jest. Tego jestem pewny. Bo tak Boże Słowo mówi, że ten, kto przyjdzie do Jezusa Chrystusa w pokorze, ten, który na nowo się narodzi z Ducha Świętego, on jest zbawiony, on jest przeniesiony. Abstrahując od Titanica, to chyba tylko jedna część była Titanica, czy były dwie? Jedna, nie? No. Dlatego wolę być Rockiem Balboą, bo tam chyba było 5 czy 6. Wiecie, pewność zbawienia to też jest ta pewność, że Bóg wyrwał nas z tego królestwa ciemności i postawił nas do królestwa światłości. To jest ta pewność, że ta twoja ciemność została okryta światłością. I nie ma możliwości, aby ta światłość zgasła przez Boga. To tylko i wyłącznie ty możesz zgasić tą światłość w sercu. Bóg tego nie zrobi. Jezus nie odrzuca tych, których Bóg mu przyprowadził. To ty możesz to zrobić. Ty możesz odrzucić Boga. Ale czy to zrobisz?
Ja po swoim przykładzie wiem, że gdybym to zrobił, gdybym przestał teraz chodzić z Bogiem, to byłbym najgłupszym człowiekiem na świecie. Głupszego byście nie znaleźli. Bo wiem, gdzie ja byłem, w którym miejscu ja byłem, jak ja żyłem, a jak ja żyję teraz. I tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma pieniędzy, żebym ja wrócił do starego życia. Nawet jak miałbym być, nie wiem, cesarzem tego świata, to w życiu. Wolę iść z moim Jezusem, wolę płakać, wolę przechodzić przez trudne sytuacje w życiu, ale wiem, że On dał mi coś, czego ja nie kupię, czyli życie wieczne. A tego tutaj nikt mi nie jest w stanie zapewnić. Wiecie, też pewność zbawienia ja mam taką, bo tak jak mówi Boże Słowo, na Golgocie dokonał się plan zbawienia. Mojego zbawienia, Twojego zbawienia. Na Golgocie wyrok śmierci, który był na mnie wypisany przez Boga, został wycofany. Bo to Jezus przyjął ten wyrok śmierci na siebie. Nie zasługiwałem na to, żeby On przyszedł i powiedział: Konrad, ja za Ciebie umrę. To On sprawił, że ja mogę mieć teraz pewność tego zbawienia. Bo Jego krew sprawiła to, że zostałem oczyszczony. I to, co wydarzyło się na Golgocie, pokazało, że ten dostęp, który był wcześniej zamknięty do Boga, w Jezusie Chrystusie otworzyły się wrota do Królestwa Bożego. Ta zasłona, która oddzielała lud od Boga, od tego świętego przybytku w świątyni, została rozdarta. Dobrze wiemy, że to było z góry. Ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że ta katara była bardzo, bardzo wysoka. I człowiek tego nie mógł zrobić. I jedyne, co mogę powiedzieć, jedyne, czego pragnę w moim życiu od kilku lat, to jest to, aby żył we mnie Jezus Chrystus. Abym to, co robię, świadczyło o tym, że to On za mną idzie, że to On spowodował zmiany w moim życiu. I pragnę jednego, aby Jego chwała roznosiła się po ziemi. Ja jestem tylko narzędziem, przekaźnikiem. Niczym więcej nie chcę być. Żadnym sławnym człowiekiem, bo sława gubi. Jedyne co, pokornym sługą, który wykonuje swoje dzieło. Tak jak Jan powiedział, to On ma wzrastać, a mnie ma być coraz mniej. A wiele osób zapomina o tym. Wiele osób buduje siebie, bo to ja mam dar proroczy, ja otrzymałem od Ducha najnowsze tłumaczenie. Wszyscy pozostali ludzie się zbłądzili do tej pory, ci co tłumaczyli Biblię. Jest to nowa Biblia, ona jest najlepsza, najlepsza, bo jest najmojsza. Tak? Pycha pierwszego stopnia. Myślę, że dobrze wiemy, o co chodzi. I wiecie, dla mnie najcenniejsze w tym wszystkim jest to, że ja mogę mieć czyste. Jedyna rzecz, którą codziennie walczę, to proszę Boga, aby to moje serce było czyste. Abym, jeżeli czymś się zabrudzę, to żeby jak najszybciej przyjść do Boga, żeby On to oczyścił. Bo zdarza się, że upadamy. Zdarza się nawet człowiekowi, który idzie prostą drogą, bez dziur, bez żadnych gałęzi, potknąć się o swoją nogę. Myślę, że każdy z nas przeżył coś takiego. Że idzie, nagle łup, płyt chodnikowy zaczął słuchać. Ale człowiek pewny zbawienia, on nie będzie roztrząsiwał się nad tym. Tak? Nie będzie, ojejku, upadłem i co teraz, jestem pewnie najgorszym grzesznikiem na świecie i tak dalej, i tak dalej. Pewny zbawienia człowiek wstanie, otrzepie kolana i pójdzie dalej. Głosić dobrą nowinę, proklamować Boże Królestwo. Nie będzie płakał nad tym, że sobie stłukł kolano. I też, jak Boże Słowo mówi, pewne zbawienia człowiek, on wie, że nic go nie odłączy od miłości Chrystusowej. Ani ucisk, ani trud, ani znój,
ani jakiekolwiek nieszczęście nie odłączy go od miłości Chrystusowej. A żeby zdobyć taką pewność, to trzeba przyjąć pewną postawę w swoim życiu. I ta postawa jest opisana w liście do Filipian, 2 rozdział. Przeczytamy od 5 wersetu. Bądźcie względem siebie tacy, jak Jezus Chrystus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Dlatego moi ukochani, jako zawsze posłuszni, czyńcie użytek ze swojego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień, działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Czyli jaką postawę mamy przyjąć? Pyszną, bo to ja jestem jak Bóg. Tak? Jestem dzieckiem Boga. Należy mi się wszystko. Czy może postawę Jezusa Chrystusa, który zostawił boskość w niebie. Stał się taki jak my. I mało tego, nie przyszedł na ziemię po to, abyśmy my Jemu usługiwali, abyśmy my Jemu ukazywali łaskę, tylko On przyszedł, aby służyć nam. To On okazał nam łaskę. Nie my. My nie okazujemy łaski Bogu, przychodząc do Niego. Jeżeli w ten sposób podchodzisz do Boga, ukazując Mu łaskę, że się pomodlisz, ukazując Mu łaskę, że przyjdziesz do kościoła, to jesteś na bardzo szerokiej drodze. Jak najprędzej zawracaj z tej drogi. Bo wiele osób też myśli, że one nie potrzebują kościoła. Że okazują łaskę, przychodząc innym braciom i siostrom do kościoła, do zboru. Oto bracie, okażę łaskę, przyjdę, przytulę się do ciebie. Wiesz, że cię kocham, ale łaskę ci okazuję. Łaskę to okazał tylko i wyłącznie Bóg. Jezus Chrystus. Ty przychodzisz do kościoła z miłości do Boga, z miłości do Jezusa, z miłości do brata, z miłości do siostry. Ty chcesz wiedzieć jak najwięcej, co się dzieje u niego. Ty chcesz wiedzieć, czy twój brat w danym momencie jest szczęśliwym człowiekiem i możesz radować się z nim, bo jeżeli nie masz relacji z bratem czy siostrą, to ty nie wiesz, co on przeżywa. Mamy nosić brzemiona swoje. Jedni, drugich noście brzemiona. Więc jeżeli twój brat płacze, a ty o tym nie wiesz, to się zastanów. Co się dzieje nie tak w twoim życiu? Bo ty powinieneś być przy bracie, być przy siostrze i razem z nim płakać. Nie pocieszać na siłę, ale płakać. Po prostu okazać mu empatię, miłość Chrystusową. No i jak czytamy, Jezus był posłuszny do samego końca. Jak wcześniej mówiłem, Jezus w każdej chwili mógł powiedzieć, że On tego nie chce. Że On przerywa ten plan. Ale On był posłuszny do samego końca. Jeżeli ty nie jesteś w stanie być posłuszny do samego końca, tutaj na ziemi, w jakiejś małej, drobnej rzeczy, którą ktoś ci tutaj nadał, to ty nigdy w życiu nie będziesz posłuszny w większej rzeczy. Wiele osób chce być tak ewangelistami, prorokami. Wiele osób chce piedestału, tego najwyższego stopnia, a wiele osób zapomina, że służenie to się zaczyna od otwierania drzwi drugiemu bracie czy siostrze. Że służenie to jest przyniesienie wody. Czy to kaznodziei, czy to w grupie uwielbienia.
czy to nawet posprzątanie ze stołu. Od tego się zaczyna. Jezus Chrystus, Twój nauczyciel, On umył nogi swoim uczniom. Czy Ty jesteś gotowy, bratu, umyć nogi? Czy jesteś gotowy, siostrze, umyć nogi? Jeżeli nie, jak najszybciej padaj na kolana i proś o taką postawę, abyś był gotowy usłużyć bratu w ten sposób. Bo tak, jeżeli nie jesteś gotowy, to się mija to chrześcijaństwo twoje z celem. Idziesz szeroką drogą na zatracenie. Tak i czasami miałem też problem z tym, żeby pokazywać na internecie swoje zdjęcia z głupimi minami i tak dalej, bo uważałem, że człowiekowi wierzącemu to nie przystoi. Uwierzcie mi, jesteśmy, kim jesteśmy dla Boga? Jesteśmy Jego dziećmi. A dzieci jak się zachowują? No czasami muszą się powydurniać. Tak więc czasami, jeżeli śmiejemy się z czegoś, to się śmiejmy. Uzbawienia przez to nie stracimy. A kto wie, może ktoś, kto wcześniej myślał, że chrześcijanin to taki jest spięty, taki smutny chodzi ciągle, jak zobaczy normalnego człowieka w tobie, że ty potrafisz się uśmiechnąć, wygłupić się, to przyjdzie. Powie, jednak to on nie jest taki nienormalny, jednak jest to normalny człowiek. A więc nie bójmy się. I czyńmy wszystko bez narzekania i powątpiewania. Ja nie narzekam, kiedy mam przyjechać tutaj do was. Ja się wręcz cieszę, kiedy mogę odpalić silnik, nacisnąć gaz i wio. Chociaż powiem wam, wczoraj niewiele brakowało, bym się zatrzymał w połowie drogi, bo ktoś pomylił pas prawy z lewym pasem i chciał skręcić, ale na szczęście Bóg czuwał nad moją drogą. Bo Bóg też daje człowiekowi pewnemu zbawienia trzeźwe oczy, trzeźwy rozum. I człowiek pewny zbawienia nie będzie robił pewnych rzeczy w samochodzie, które nie powinien robić. Tak? Będzie czujny, będzie patrzył, bo trzeba mieć ograniczoną zasadę zaufania do drugiego człowieka, jeżeli chodzi o poruszanie się po drogach. W porę skręciłem, bo gdyby nie to, bym musiał prosić was, żebyście po mnie przyjechali 300 km, tak? A tak Bóg pozwolił mi odbić i pojechać dalej prosto, przyjechać tutaj, wam usłużyć Bożym Słowem i delektować się tą obecnością tutaj między wspaniałymi Bożymi ludźmi, też delektować się tymi urodzinami Mateusza. Naprawdę, chłopaku, cieszę się, bo przyznam ci się szczerze, dobrze wiesz o tym. Ja już krzyżyk na tobie postawiłem, ale Bóg właśnie przez swoją łaskę pokazuje, jak bardzo my jesteśmy ograniczeni w swoim myśleniu. Myślimy, że z drugiego człowieka już nic nie będzie. Tak, że będziesz kwiaty przynosił na jego grób, a Bóg ma inny plan dla niego, więc korzystaj z tego. Dobry Boże, dziękuję Ci, Panie, za ten czas, który tutaj spędziłem i proszę Ciebie, Panie, o to, abyśmy mieli zawsze serce sługi, serce gotowe do tego, aby umyć nogi drugiej osobie, abyśmy nie bali się tego, nie wstydzili się tego zrobić, abyśmy płakali z innymi, abyśmy się śmiali z innymi i abyśmy zawsze we wszystkim, co robimy, dziękowali Tobie za Twoją łaskę, którą okazałeś, że to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest z Twojej woli, a nie z naszej woli. Proszę Ciebie, Panie, o to miejsce Tarnowskie Góry, abyś, Panie, błogosławił to miasto, abyś błogosławił, Panie, nowe narodzenie w Tarnowskich Górach, aby, Panie, z tego miasta wypływała ta światłość na całą Polskę, później na całą Europę, a później na cały świat. Aby ludzie, którzy przychodzą, Panie, do Ciebie, trzymają się Bożej prawdy, oni świecili światłem pełnym miłości do drugiego człowieka. Aby ludzie, chociaż czasem powiedzą coś niemiłego, bolącego, ale mówią to z miłości do Ciebie, abyś nie poszedł na wieczne zatracenie. Panie, dziękuję Ci za to.
Dziękuję Ci za ten czas. Błogosławię, Panie, wszystkich tutaj zebranych. I proszę Ciebie, Panie, o to, aby każdy z nas, tak jak tutaj stoimy, w niedalekiej przyszłości, kiedy przyjdziesz po nas, abyśmy wszyscy razem mogli dalej śpiewać pieśni chwały dla Twojego imienia, wspaniałego imienia, przed którym powinno się zgiąć każde kolano i każdy język powinien wyznać, że to Ty jesteś Królem Królów i Panem Panów, bo to Ty jesteś Panem mojego życia, a ja chcę być tylko i wyłącznie wiernym Twoim sługą. Alleluja. Amen. 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 Amen.